Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak już obiecałam ostatnio, ten film będzie kontynuacją filmu teoretycznego o opalaniu twarzy bronzerami i konturowaniu produktami do tego przeznaczonymi. Dziś będzie to część praktyczna. Jeszcze szybko Wam chciałam pokazać, czym dzisiaj będziemy pracować. Zrobię Wam takie właśnie szybkie porównanie. Twarz będziemy opalać pudrem mineralnym z Golden Rose 04, a konturować twarz będziemy pudrami do modelowania z Inglota numer 504 i ten jasny 503. Nie będę przedłużać i zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej, ponieważ teorię już znacie. Mam nadzieję, że przyswoiliście ten materiał i teraz zobaczycie, jak to wygląda w części praktycznej. Więc tak, zrobimy to po prostu też na zasadzie porównania. Jedną część twarzy zrobię pudrem mineralnym z Golden Rose, będę tą połówkę twarzy opalać, a z drugiej zrobię sam kontur. Żeby było mi łatwiej, dam sobie właśnie włosy za uszy, bo będziemy pracować też tutaj właśnie na żółkwie. Więc najpierw pudrem 04 z Golden Rose mineralnym będę opalać twarz i do tego posłuży mi pędzel 126. Jest to Luxe Cheek Finish z marki Coiva. Więc nakładamy tego sobie trochę tak najlepiej na czubek. I delikatnie sobie zaznaczamy pod kością policzkową. Takim właśnie większym pędzelkiem będzie Wam znacznie wygodniej. Tu nie musi to być jakoś precyzyjnie. Ten puder jest bardzo delikatny, więc nie zrobicie sobie jakichś brzydkich plam. Ale radzę dokładać mniej. Nałożyć mało i dokładać w ten sposób. Czoło. No, po prostu tutaj sobie robimy na czole. Tutaj jakiegoś nie ma większego znaczenia. Przy skroniach. Raczej takimi okrągłymi ruchami, żeby to było ładnie roztarte. Tak, włosy potrafią być bardzo upierdliwe podczas tego. Nie wiem, czy już widać różnicę. Mi się wydaje w podglądzie, że już delikatnie ta twarz zaczyna właśnie być taka fajnie przybrązowiona. I możecie sobie też wykorzystać, jeśli macie, jeśli lubicie Bahama Mama, ale ona jest znacznie mocniej napigmentowana, jest matowa i on po prostu się, moim zdaniem, ciężej rozprowadza, ponieważ można sobie jej od razu nałożyć za dużo. Więc dla osób, które dopiero zaczynają, polecam właśnie coś delikatniejszego. Już coś fajnie tu zaczyna widać być. Dobra, teraz trochę damy na nos. Z jednej strony. To nie musi być jakoś super turbo dokładnie, bo to jest tylko właśnie opalanie dużym pędzem, ale nos nam się bardzo opala w lecie. Ja zawsze mam zjarane też policzki od słońca. Można gdzieś tam musnąć ten policzek, nic się nie stanie. Trochę można tutaj, żeby trochę pod ustami damy. Ogólnie tym bardziej puchaty pędzelek, większy, tym będzie Wam łatwiej rozetrzeć, tym to właśnie będzie bardziej naturalne. No najbardziej się moim zdaniem twarz opala w tych wystających miejscach. Czyli właśnie szczyt czoła, nos i policzki. Chyba najbardziej się brązowią. Wszystko ładnie rozcieramy.
Nie widać różnicy. Zwłaszcza tutaj właśnie. Nie musicie tego dawać tak bardzo pod kością. Można dać delikatnie na i rozcierać do góry. Nie róbcie sobie za nisko, żeby ten policzek wam optycznie nie opadł. Najlepiej tak delikatnie pod albo wyżej kości nakładać bronzer. Żeby wam się nie zrobił taki właśnie efekt bulldoga. Ja to zrobię wam mocniej, żeby było naprawdę widać w kamerze efekt, bo tu są mocne światła i one wszystko zjadają. Dobra, ja sobie zerknę w podgląd. Ja myślę, że tą różnicę widać. Nie chcę też przesadzać, żeby to wyglądało jakoś dziwnie. Jest tak w miarę. To wygląda w tym momencie jak takie pierwsze właśnie... Pierwsza taka opalnizna wiosenna. Bahama Mama to już jest taki hardcore, ona jest bardzo ciepła i ona właśnie bardziej będzie wyglądać jak taka opalnizna, już mocniejsza. To jest taki fajny dzienny efekt. Dobra, także mieliśmy ten zestaw. Teraz sobie przejdziemy do konturu i pokażę wam, czym to się różni. Teraz będziemy sobie nakładać ten tutaj taki właśnie sino-fioletowy odcień i to będziemy nakładać pędzelkiem 132 Lux Powder Finish. To jest takie coś w przekroju. Też sobie nakładamy na czubek pędzelka, strzepać najlepiej, bo to jest produkt matowy, dość taki lotny, on się bardzo tak lubi pylić. I tutaj musicie już uważać, delikatnie przykładacie pod kością i zaczynacie małymi ruchami delikatnymi rozcierać. Można sobie zrobić taką linię subtelną i według mnie tej linii się poruszać. I też pamiętajcie, nie za nisko, pod kością i trochę wyżej możecie. Nigdy nie pamiętajcie, żeby nie robić tego za nisko. I rozcierać. Tu trochę we włosy też możecie wjechać, bo żeby po prostu nie było takiego odcięcia nagle. O, już coś widzę, zaczyna być widać fajnie. Okej, okay. Nie przesadzamy, lepiej dołożyć. I teraz tak, tu gdzie naturalnie jest w głębieniu takie w czaszce, ono mniej więcej wybiega gdzieś w tym miejscu, to już możecie sobie delikatnie przyciemnić. I jedziecie wyżej w stronę tutaj skronie, aż do czoła. A te włosy są upierdliwe, ja mam takie jakieś baby hair w ogóle. Na wszystkie strony mi sterczą. No i tutaj dalej dokładacie i rozcieracie delikatnie okrągłymi ruchami, żeby to nie była taka plama. Ciekawe, czy widać ten kolor. Czy jest różnica? Ja moim zdaniem w kamerze to faktycznie bardziej wygląda jak kontur, a to faktycznie bardziej jako polnizna. No bo tak, to ma... Pudry do modelowania HD mają być właśnie w kamerze, mają wyglądać świetnie. Zaraz sobie wszystko pooglądamy. I też tu łączymy z tym bronzerem. Ładnie rozcieramy, żeby nie było żadnych plam. Ten produkt się ciężko rozciera, moim zdaniem. Trzeba się troszeczkę napracować, żeby on ładnie wyglądał. Ponieważ, tak jak mówiłam, jest dość suchy. Sorry, że ja tak mówię cicho, ale jestem jakaś po prostu śpiąca. Pieką mnie oczy, jestem jakaś taka zmęczona. Dopiero się napiłam trochę kawy przed chwilą i się trochę obudziłam, ale jest godzina 17, a ja po prostu jestem jak nieżywa. No i jak to wygląda?
Kurde, myślę, że dość fajnie to wygląda. Jest różnica, ja widzę tą różnicę. Tutaj i teraz tak. Nos to tak trochę, żeby nie zrobić sobie też plamy. Bardziej delikatnie i precyzyjnie. Do góry przeciągamy, żeby go trochę wyszczuplić. Ogólnie, tak jak Wam wspominałam, ten produkt do modelowania ma imitować cień na twarzy. Okej. Trochę pod ustami, żeby je optycznie powiększyć, że tam pada cień. Ok, teraz dolna tutaj szczęka wyszczuplamy, żeby nie było takiego efektu. Tutaj można troszeczkę właśnie rozetrzeć fajnie. Tu, to się tam też wtedy schowa w cień. Widać chyba różnicę. Teraz możemy sobie jeszcze trochę dołożyć tu. O, fajnie się ta twarz chowa w cień. Ja już to widzę. I ładnie rozcieramy. Tak troszeczkę do góry możecie zadrzeć ten puder. Żeby to nie była taka linia aż do ust, tylko taki delikatnie zachodzący do góry właśnie obrys. I rozcierać. To ma być ładne roztarcie. I tutaj to samo. Dobra. Tak to wygląda na wprost. Mam nadzieję, że widać. Ja bym musiała się przesunąć, bo ja w podglądzie... Ej, fajnie to wygląda. Dobra, to już mamy te ciemne kolory nałożone. Teraz nałożymy sobie pędzlem 114 Lux Face Focus, tym płaskim. Nałożymy sobie ten 503 pod oczy. Przeciągamy też, łączymy z tym ciemnym, jasny przeciągamy tutaj aż dotąd. Trochę można te bruzdy tu przypudrować, żeby się nie zbierał tam właśnie podkład. I tu dokładamy, żeby było bardzo dobrze odbite światło od tej doliny łez, żeby to się tak nie rzucało w oczy. I teraz widać różnicę, tutaj nie ma nic przypudrowane, a tu jest. Te właśnie pigmenty HD świetnie odbijają światło i dlatego te zasinienia są o wiele mniej widoczne. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ta twarz nabiera modelu. Kształtu. Ja to wszystko robię bez cięcia, żebyście właśnie mogli sobie podpatrzeć, jak ja to nakładam, jaki jest mój sposób na to. Trochę na środek czoła. Pod łukiem brwiowym można dołożyć. Na środek tutaj nosa też można rozjaśnić, na brodę. Dlatego tego pudru się tyle zużywa. Teraz możecie dać też tu, niżej. I połączyć z tymi dwoma brązami. Delikatnie. Nie wiem, czy widać różnicę. Widać. Ja widzę w podglądzie. Tu jest taka jakby bardziej wyrzeźbiona, tutaj jest tak jakby właśnie tylko efekt opalenizny zrobiony,
A tu jest faktycznie wymodelowana twarz z tej strony. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ten ogólny ten kolor tego pudru do modelowania bardzo mi się podoba. No i zobaczcie sobie, jak to w kamerze. Nie wiem, jak na żywo to będzie, ale w podglądzie ta część twarzy po prostu wygląda pięknie. Ta też, ale wygląda całkiem inaczej. Jest faktycznie taka bardziej pomarańczowa, bardziej opalona. To jest coś niesamowitego. Świetnie widać różnica moim zdaniem. Bardzo dobrze to kamera oddaje. Normalnie tutaj jakbym się opaliła, a tutaj jest mam naturalny jakby kolor, ale właśnie przyciemniony tam, gdzie on być powinien. Świetna sprawa. Teraz na koniec to można dodać i do tego kroku, i do tego. Czyli i z tej strony twarzy, i z tej. Damy sobie rozświetlacz. Ja mam akurat Diamond Illuminator z Vibo. Jest to chłodny odcień rozświetlacza. Jego nałożymy sobie 105 Lux Highlight, też co Iwa. I jego nakładamy po prostu powyżej. Tutaj na szczyty kości policzkowych też nie za dużo. I rozświetlacz. Jak macie takie jakieś bobole, to unikajcie rozświetlacza, ale ja na potrzeby filmu to muszę zrobić. Ja i tak zawsze daję rozświetlacz. Nawet nieważne, czy mam pryszcze na twarzy pod spodem, czy nie mam. Po prostu bez rozświetlacza dla mnie nie ma makijażu. To jest tak niesamowity kosmetyk. On robi tak niesamowite rzeczy na twarzy, że nie wyobrażam sobie już teraz. Teraz nakładamy na ten biały tutaj rozświetlacz. Też nasz szczyt kości policzkowej. Uważam, że bez tego też nie ma modelowania twarzy, ponieważ to daje efekt właśnie też bardziej trójwymiarowy na twarzy. Trochę można dać tu na nos. Niektórzy dają jeszcze na sam środek, żeby był bardziej wypukły ten, to miejsce. No, kupidyna. No i to tyle. No, więcej miejsc bym nie dawała, bo będzie za dużo. Dobra. Jak to mówią na planie filmowym, mamy to. O. Ja sobie włosy poprawię. I teraz możecie sobie zobaczyć różnicę. Jaka jest różnica między opaloną twarzą, produktami do brązowienia opalania twarzy, i jaka jest różnica między twarzą wymodelowaną. Te techniki można łączyć, czyli najpierw opalacie sobie twarz delikatnie bronzerem i na to nakładacie właśnie jeszcze sobie produkt do modelowania. Także pokażę Wam jeszcze, jak to się prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Myślę, że tę różnicę dobrze widać. Dobra, moi kochani. Mam pewność, że ten film był przydatny. Na pewno właśnie dla osób też początkujących. Dajcie kciuki w górę, bo myślę, że to był film potrzebny, żeby rozwiać wiele wątpliwości, jakie były na temat konturowania i opalania twarzy. Zrobię jeszcze zdjęcie, żeby było tą różnicę widać. No, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie pod spodem w komentarzach. No a co, ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale będzie to na pewno coś fajnego. Może jakiś test na żywo zrobię, albo nie wiem, co jeszcze zrobię. Myślę, że jakiś test na żywo będzie w następnej kolejności. Ja sama uwielbiam to oglądać. No nic, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, kochani, pa, pa!